Zbyszysz, tak? Nie, tak. To jest herb wiśnicza tutaj, tak, właśnie. Zawsze byłam zachwycona moimi klasami, miałam zawsze bardzo dobre klasy. Zawsze mnie jak wychowawca taka klasa. Wychowawczyni jako bardzo cierpliwą osobę odnosiła do mnie, bo byłem takim niepokornym uczniakiem. Nawet mam pewien zaszczyt w swoim życiu, że pani profesor powiedziała raz do mojej mamy, że wyrosłem na całkiem porządnego gościa. I to ja tak trzymam właśnie od tamtego czasu ten szwan, bo cieszy mnie, że tak o mnie moja wychowawczyni, która wiele tam było konferencji tam pedagogicznych nad moim, bo ja byłem niepokorniska, więcej tworzyła niż potem ci artyści, którzy tam byli artystami nawet. No, nie, pan Bolski no to się dużo udzielał, ale profesor Szewczyk, jakiś. Ale nie, aż tak dużo nie. Aż tak dużo takich płodnych nie jest. Pani profesor jest płodna. To trzeba powiedzieć artystycznie. No, artystycznie nie odbieram tamtej płodności, to nie jestem kompetentny. Ja pamiętam z kolei Mirek zaprosił mnie na swoje wesele. Tak. Tak, no i pierwszy taniec odtańczył z małżonką, z Basią, bardzo zresztą sympatyczną dziewczyną, a potem zakrzyknął do klasy, a ty, nie był ten ze swoją mamą, a później zaczynał, a teraz z moją mamą klasową. Motywanie w literaturze przecież jest bardzo, bardzo często podejmowany. Ja nawet miałam dzisiaj zacytować taki fragment Bryla. No nie pamiętam go tak może na pamięć, ale jest coś takiego, że anioły są, my ich może nie widzimy, ale one mówimy wiatr, przeciąg, a to anioł skrzydłem potrącił przelatując obok nas. Zresztą nie tylko Bryl, bo odkąd sięgnąć pamięcią wstecz do literatury, ten motyw bardzo często się pojawiał. Jest taki często wykorzystywany i popularny. No i chyba bardzo wdzięczny.